Przygotowałam tutaj sobie większość rozwiązań, jakie stosujemy w bólu brodawek. Tak? To mam tutaj sobie taką, o, proszę bardzo, powiedzmy, torebeczkę sobie można z tego uzbierać. I jak myślicie, czy w momencie, kiedy mamy to wszystko, takie różne rozwiązania, załóżmy sobie na chwilę, że one są najlepsze, że one są naprawdę dobre przynajmniej, to jak myślicie, czy to nam pomoże poradzić sobie z bólem brodawek? Jak myślicie, dziewczyny, czy posiadanie takich najlepszych rozwiązań, jakie są dostępne na rynku w temacie bólu brodawek, czy to nam pozwoli sobie z tym bólem brodawek poradzić? Poczekam chwilkę na Wasze odpowiedzi. Strzelajcie! Tu nie ma, że tak powiem, nie ma nagród w tym konkursie. Nie ma też, nie daje minusów ani nic. Można spokojnie napisać. Takie podchwytliwe pytanie. Dziewczyny, na rynku jest dostępne mnóstwo rozwiązań. Dobra, nie, nie będę pokazywała, bo jest bałagan na stoliku. Nie, to nie będę Wam tego pokazywała. Przepraszam. Dobra, już się uspokajam. Już się uspokajam. Już nie wariuję z ekranem. A jakby mnie znowu wywaliło, to dajcie proszę znać. Mam tutaj, liczę przede wszystkim na położną Ewę, która zawsze czuwa. Zawsze czuwa. Okej, na rynku jest mnóstwo rozwiązań, jeśli chodzi o ból brodawek. I ja w dzisiejszym live chcę Wam pokazać, omówić, dać Wam taki, zobaczcie, takie zbliżenia, że co to jest, jak tego się używa, ile to kosztuje, na czym to polega, jak to działa. I to wszystko Wam po kolei opowiem. Ale zanim zacznę, to muszę powiedzieć, że tak, po pierwsze, ból brodawek to jest jedna z najczęstszych przyczyn, dla których mamy, czuwaj Ewa, czuwaj, jest jedna z najczęstszych przyczyn, dla których mamy porzucają karmienie piersią. Jak to brzmi, nie? Porzucają karmienie piersią. I w ogóle często kobiety mają takie nastawienie, że ból brodawek to jest taki w pakiecie idzie z karmieniem piersią. Okej. I jest takie przekonanie, i tu uwaga, ja się spotkałam z takim przekonaniem u rodziców, u ojców, że ból brodawek jest, no to zaczyna się karmienie piersią i się zaczyna ból brodawek. I wyjątkowo dla mnie ważne jest, żeby powiedzieć, chociaż być może jeśli jesteście tutaj na gronie dłuższy czas, to miałyście okazję już słyszeć, że ból brodawek to nie jest rzecz, która jest jakby niezbędna, że to jest normalne. Nie, ból jest zawsze sygnałem, że dzieje się coś złego, że coś się dzieje nieprawidłowo i należy się przyjrzeć przyczynie tego bólu. Ewa Zielińska, położna Ewa Zielińska, bardzo niedawno temu przeprowadziła live'a na temat bólu brodawek i ja do tego live'a Was odeślę, ale dla tych z Was, które tylko i wyłącznie dzisiaj się jedyny raz ze mną spotkają i nie będą więcej w ogóle miały ochoty gdzieś zaglądać do wróżki cycuszki, to muszę powiedzieć właśnie to, że ból brodawek to jest powód, dla którego warto się przyjrzeć karmieniu piersią. Zaraz będę mówiła właśnie tytułem wstępu trochę więcej. Najczęstsza przyczyna, jedna z najczęstszych przyczyn porzucenia, zaprzestania karmienia piersią, to jest właśnie ból brodawek. Dlatego trzeba sobie z nim radzić. Jak za chwilę. Co chcę jeszcze powiedzieć, że ból brodawek, ból brodawki może być taki główny podział fizjologiczny i niefizjologiczny. Fizjologiczny ból to jest taki, z którym nie bardzo możemy coś zrobić, bo on jest reakcją organizmu i są różne teorie, że to są może hormony, to jest może wrażliwość większa tej części, tego obszaru naszego ciała na
zupełnie nowe zastosowanie, ale ból fizjologiczny poznajemy po tym, że on mija najczęściej w momencie uwolnienia się wypływu oksytocyny, czyli wtedy, kiedy mleko zaczyna lecieć. To jest związane z ciśnieniem, jakie zaczyna powstawać tutaj w tkankach. Więc jeśli ból mija po uruchomieniu się wypływu pokarmu, jeśli ssanie jest prawidłowe, przybieranie na wadze jest prawidłowe dziecka, jeśli zachowanie dziecka przy piersi nie budzi waszego niepokoju, a jest ten ból na początku, to pewnie musicie sobie, musicie trochę to przeczekać, tak? Natomiast wasze ciało możliwe, że się przyzwyczai, całkiem możliwe, że się przyzwyczai. Możecie sobie pomagać trochę w te sposoby, o jakich za chwilę powiem, ale czyli mamy tak, ból fizjologiczny, coś takiego jak idziemy na siłownię, a potem są zakwasy, reakcja organizmu na nowe bodźce. Natomiast w momencie, kiedy ból trwa przez całe karmienie, kiedy jest rozdzierający, kiedy są już, pojawiają się otarcia, zaczerwienienia, bolesność przez całe karmienie, to już powiedziałam, to jest nieprawidłowe. Ból jest tu, jak zawsze, ból jest sygnałem, że dzieje się coś nieprawidłowego. I teraz jak nas boli ręka, to może się wybierzemy do, nie wiem, ortopedy. Jak nas boli żołądek, to może się wybieramy do gastroenterologa. A jak nas bolą korzonki, no to idziemy do lekarza od korzonków. A jak nas bolą brodawki, to my najczęściej zaciskamy zęby i mówimy, jestem matką, wytrzymam. Słuchajcie, mam nadzieję, że coraz rzadziej jakby mamy takie podejście, ale jakby z przekonania, że ból brodawek to jest po prostu taki pakiecik z karmieniem piersią, to my mówimy, dobra, wytrzymam i to jest taki mój heroizm matczyny. Nie, w momencie, kiedy zaczyna się ból brodawek, to pierwszą osobą kontaktową jest doradczyni laktacyjna, specjalistka od karmienia piersią, osoba, która się na karmieniu piersią zna, bo należy w tym momencie ustalić przyczynę tego bólu brodawki. I wszystkie rzeczy, które za chwilę Wam pokażę i omówię, to nie są rozwiązania problemu bolesnych brodawek. To są rzeczy, które stosujemy, aby przetrwać ból, wspomagać gojenie, ale w tym czasie szukamy pomocy. Szukamy pomocy najpierw u doradczyni laktacyjnej. Być może potem doradczyni laktacyjna, w momencie, kiedy ona zidentyfikuje przyczynę problemu, a to jest bardzo ważne, bo w zależności od tego, gdzie się pojawiają ranki, strupki, gdzie się pojawiają takie przyciśnięcia, jak wygląda brodawka po wyjęciu z buzi dziecka, to doradczyni laktacyjnej pomaga określić, gdzie leży przyczyna bólu. I teraz są dwie. Ja nie chcę wchodzić tutaj w kompetencje położnych, ale żeby Wam dobrze pokazać, bo ja nie, ten live nie jest po to, żeby Wam powiedzieć, kupcie sobie to. Nie, on w ogóle nie jest po to. On jest po to, żeby Wam pokazać jakąś taką procedurę działania w momencie, kiedy borykacie się z problemem bolesności brodawek. Więc nie chcę wchodzić w kompetencje położne. Jeszcze raz Was mogę odesłać do live'u Ewy Zielińskiej o bólu brodawek. Znajdziecie go oczywiście w modułach. Myślę, że o bolesności brodawek Ewa będzie też sporo mówiła właśnie też na webinarze o odnoszeniu sukcesu w karmieniu piersią, który będzie w sobotę. Natomiast chcę powiedzieć, że ważna jest diagnoza, ważne jest to, aby dobrze ustalić, gdzie jest błąd. Może być błąd po stronie
sposobu, w jaki przystawiamy. I tutaj najczęstsze jest to, że dziecko jeszcze nie otworzy dostatecznie szeroko paszczy, a my już wpychamy brodawkę. Czyli tutaj technika przystawienia, tak? Nie ma tak wpychania brodawki, bo to się nie skończy prawidłowym przystaniem, tylko pracujemy nad prawidłową techniką przystawienia dziecka. I jeśli poprawimy technikę karmienia, to za 2 dni, 3, możliwe, że już zapomnimy o problemach z bolesnością brodawek, lub patrzymy sobie, co się dzieje w jamie ustnej noworodka, że nas boli. Najczęstszą przyczyną bolesności, która swój początek ma w jamie ustnej, to jest wędzidełko, albo może nieprawidłowe napięcia, albo jakieś nieprawidłowości w anatomii tutaj twarzoczaszki. Tutaj ocenę, taką właściwą diagnozę może postawić tylko i wyłącznie położna doradczyni laktacyjna na podstawie obserwacji aktu karmienia piersią, na podstawie zobaczenia zdjęć buźki, obejrzenia filmiku. Dlaczego ja mówię o zdjęciach i o filmiku? Dlatego, że nie, dziewczyny, nawet jeśli mieszkacie w tysiące kilometrów od Polski, nawet jeśli mieszkacie w takim miejscu, gdzie trudno o zasięg, doradczyni laktacyjna wykwalifikowana jest dla Was dostępna w postaci konsultacji online. I takie konsultacje online odbywają się we Wróżce. Chcę Wam we Wróżce Cycuszce. Konsultacji udziela położna Ewa Zielińska i położna Ania Bazdło. I chcę Wam powiedzieć, że walka z bólem brodawek musi się zacząć od prawidłowej diagnozy. Więc i tak naprawdę to jest najważniejszy element walki z bólem brodawek. Diagnoza jego przyczyny. I teraz nader często ja się spotykam jednak z sytuacją, w której wy z tym bólem jesteście tydzień, 2, 3 tygodnie i robicie różne rzeczy. Za chwilę o tym powiem. I jakby walczymy z bólem, a nie z jego przyczyną. Jeszcze raz to powiem, diagnoza jest, prawidłowa diagnoza tego, skąd pochodzi ból, skąd on się bierze, jest warunkiem poradzenia sobie z bólem brodawek, bo on sam nie przejdzie. Nawet jeśli użyjecie super, hiper, turbo najlepszych opatrunków, tak? To ten ból nie minie, jeśli nie usuniemy przyczyny. Co jeszcze chcę powiedzieć, że dobra doradczyni laktacyjna skieruje Was, jeśli będzie taka potrzeba, na dalszą konsultację, być może do neurologopedy, może do osteopaty, do fizjoterapeuty, bo Wasz ból brodawki to jest sygnał, że coś jest nie tak w obrębie twarzoczaszki dziecka. I jakby traktujmy ból jako sygnał do tego, aby szukać rozwiązania problemu. I widziałam tutaj taki komentarz Kasi, która popiera mnie jako doświadczona mama. Doraźnie pomagają te rzeczy, które ja pokazywałam, przetestowała Kasia. Dziewczyny, jak boli i nie przestaje, to drążcie temat, szukajcie przyczyny. Dokładnie tak, takie są właśnie moje doświadczenia, że no, trzeba szukać tej przyczyny. I to nie tylko chodzi o to, żebyście się wy egoistycznie pozbyły bólu. Ja tutaj znowu cudzysłowia powinnam użyć. To nie chodzi o tą, tylko i wyłącznie o tą egoistyczną chęć, żeby mnie nie bolało podczas karmienia, bo ja chcę, żeby karmienie było przyjemne. Dziewczyny, w ogóle karmienie powinno być przyjemne. To powinnam też powiedzieć. Powinno, może, często jest przyjemne, tak? Karmienie piersią wcale się nie musi wiązać z bólem. Ale dlaczego ważne jest postawienie diagnozy? Dlatego, że jeśli Wam wychodzi jakaś nieprawidłowość po stronie dziecka, na przykład w za krótkim wędzidełku, na Waszych brodawkach, to ten problem sam nie zniknie. Wy możecie przestać karmić piersią, podać mleko modyfikowane, ale za jakiś czas zaczniecie rozszerzać dietę i będziecie na przykład widziały jakieś nieprawidłowości w sposobie, w jaki dziecko przyjmuje pokarm. A potem na przykład będą nieprawidłowości w rozpoczęciu mówienia.
cudowne jest w karmieniu piersią to, że w sumie daje nam możliwość zdiagnozowania problemu. I tu ból jest takim genialnym sygnałem, że coś jest nie tak, szukamy przyczyny problemu. Nie tuszujemy przyczyny problemu na przykład w ten sposób. To samo nie przejdzie. To trzeba poszukać dobrego specjalisty i zdiagnozować. Zacznijcie od doradczyni laktacyjnej, bo doradczyni laktacyjna jest w stanie powiedzieć, czy największy sens jest iść do neurologopedy, czy może do osteopaty, czy może jeszcze do jakiegoś innego specjalisty. Także zacznijcie od doradczyni laktacyjnej, która na czas bólu wesprze Was, ale też podpowie, gdzie po prostu dalej szukać rozwiązań. Muszę przestawić, żeby było dobrze widać wróżkę za mną. Okay. Dobrze, no to teraz już po takim solidnym wstępie przechodzę do pokazywania rozwiązań. Najprostszym, w ogóle mogłabym też powiedzieć o takich, są typologie bólów brodawek, uszkodzeń brodawek, ale myślę sobie, że zostawiam ten temat właśnie w tym webinarze, który był, przepraszam, w tym live, który był przez Ewę prowadzony. Tak, może jakby stopnie poranienia brodawek, nie musicie tego znać, ale jak możemy się wspomagać? Dobra, więc pierwsze, co usłyszycie na każdym forum czy na każdej grupie, to to, że wietrz jak najczęściej smaruj maścią. I tutaj najczęściej jest wskazywana lanolina. Odniosę się do tego. Więc po pierwsze, dla mnie najważniejsze to jest właśnie ustal przyczynę, zdiagnozuj przyczynę bólu ze specjalistką. A co robimy dalej? W momencie szukania rozwiązań właśnie tej przyczyny problemu pomagamy sobie w bólu. I teraz mówi się, że powietrze i własne mleko. To jest takie rozwiązanie, które faktycznie można zastosować od razu i to jest najtańsze, ale też oczywiście bardzo mądre i dobre, bo dostęp do powietrza warunkuje tak naprawdę gojenie się. Nasze mleko, czyli nasz pokarm działa bakteriobójczo, daje nawilżenie, środowisko nawilżone jest ważne dla gojenia się ran. I teraz pierwsza pomoc, po jaką możecie sięgnąć, no bo czasami chodzenie cały dzień nago może być trudne, a może być niekomfortowe, to zostały wynalezione takie muszle. Ich opakowanie wygląda to jest obcięte, przepraszam. To są musze laktacyjne z Medeli. One w przeciwieństwie do lejków nie mają rozmiaru, będą pasowały na każdą pierś. Tu mają taką silikonową, z miękkiego silikonu wykonaną taką powłoczkę, a tutaj mają wybrzuszenie wraz z 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, z 9 odpowietrznikami. I takim fajnym efektem ubocznym tego jest, ubocznym czy dodatkowym jest to, że to też jest wkładka laktacyjna, bo jedna rzecz, której na pewno nie chcemy podczas procesu leczenia, gojenia się brodawek, to ta, aby zatykać tą brodawkę wkładką laktacyjną, wielorazową, jednorazową, obojętnie, i żeby tam się tak naprawdę tworzyło takie środowisko do jednak namnażania się bakterii. Utrzymywanie rany w higienie jest bardzo ważne, tak, każdej rany. Ok, i mamy tutaj przestrzeń powietrzną, która sprzyja, mamy jednocześnie zebranie mleka wylatującego, więc tutaj powietrze nam pomaga w takim wspomaganiu właśnie brodawek, w leczeniu brodawek. I teraz w zależności od stadium poranienia, popękania, wrażliwości tej brodawki, powiedziałabym, że powietrze i mleko i takie właśnie danie tutaj przestrzeni tej brodawce, no to jest taka podstawa trochę, minimum, które możemy zrobić. Co chcę jeszcze powiedzieć? Aha, że one kosztują, bo obiecałam, że będę Wam mówiła, ile te rozwiązania kosztują. 41 zł kosztuje takie dwie
musze laktacyjne. To jest też o tyle fajne, że potem możecie je po prostu nosić jako musze laktacyjne. I co jest najfajniejsze, znaczy najfajniejsze, ja sama musiałam po prostu dotknąć, żeby uwierzyć i założyć, żeby uwierzyć. One się nie odznaczają w staniku. Także nie ma jakiegoś takiego dziwnego wybrzuszenia. Jest to niezauważalne, że takie coś nosimy. Także to jest też forma takiej wielorazowej wkładki, dająca oddychać po prostu brodawce. Okej, więc to jest to. Takim trochę przeciwieństwem, to co często po prostu stosujecie w momencie bolesności, to są nakładki silikonowe. Nakładki silikonowe powinny zostać dobrane zgodnie z naszym rozmiarem. I teraz na przykład Medela ma, tutaj są podane rozmiary, SML mają rozmiarówkę, ale co ważne i zawsze to mówię, takie kapturki należy stosować pod taką kontrolą, po zaleceniu doradczyni laktacyjnej również, dlatego że one tak naprawdę, nie wiem, dziewczyny, jeśli macie takie doświadczenie, że Wam te kapturki pomogły zredukować odczucie bólu, to napiszcie, bo z tego, co ja wiem z Waszych doświadczeń, może się tak zdarzyć, że założenie silikonowego kapturka, oj, przepraszam na chwileczkę, która to godzina 11:38. Przepraszam. Dzień dobry. Jedna sztuka. Czy to będzie mogło być tutaj? No, może być to. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Muszę Wam pokazać, przyjechały książki z Mamani, bardzo się cieszę, zaraz będę otwierać. Ok, dobra dziewczyny, więc jeśli macie takie doświadczenie, że te kapturki Wam dały takie odczucie ulgi podczas karmienia, to dajcie znać. Ja nie mówię, że to się nie dzieje, ale wiem też, że często się zakłada te kapturki, a niestety się nic nie zmienia. To jest takie pudrowanie, tuszowanie problemu, często. Więc jeszcze raz powiem, diagnoza przyczyny problemu to jest o wiele właściwsze postępowanie niż zakładanie kapturka i próba przyzwyczajenia się do tego bólu i tak dalej. Aha, jeszcze jedno, dlaczego ja, ważna rzecz, którą muszę powiedzieć, dlaczego ta diagnoza jest taka ważna? Bo ból brodawek daje nam sygnał właśnie o tym, że jeśli nie załatwimy problemu teraz, to za chwilę będziemy go musieli załatwiać tak czy inaczej, wtedy, kiedy dziecko się uczy mówić albo jeść, ale co jeszcze? Szybko dowiecie się, prawdopodobnie, że również przybieranie na masie nie do końca jest takie, jak powinno być. Dlatego, że ból brodawki niefizjologiczny równa się nieprawidłowe ssanie. Nieprawidłowe ssanie równa się nieprawidłowości potencjalne w przybieraniu na wadze. Dlatego ból brodawki to jest naprawdę pierwsza rzecz do tego, aby kontaktować się z doradczynią laktacyjną. I tak jak mówię, w momencie, kiedy doradczynie laktacyjne mogą takie problemy w dużej mierze zdiagnozować i pomóc Wam rozwiązać nawet online, bez Waszego wychodzenia z domu, bez nawet, nie wiem, szykowania się do takiego spotkania w tym sensie, że o, ktoś do nas przychodzi, to musimy, nie wiem, coś tam poodkurzać. To jest bardzo łatwo dostępne, tak? We Wróżce Cycuszce takie spotkania staramy się umawiać w ciągu 24 do 36 godzin, czyli jakby szybko działamy, szybkość działania po prostu w problemach z karmieniem piersią, zwłaszcza na samym ich początku, to jest jeden z kluczy do sukcesu, do szybkiego rozwiązania, szybkiego poradzenia sobie z problemami. A ból brodawek no naprawdę bardzo często świadczy o tym, że czas po prostu zasięgnąć opinii specjalistki. Kapturki, podsumuję, mogą, ale wcale nie muszą przynieść Wam
ulgę podczas karmienia piersią, kiedy odczuwacie ból, a już na pewno nie załatwią problemu. Czy można zrobić coś jeszcze w ciąży, żeby zapobiec bólowi, przygotować brodawki, na przykład czy smarowanie brodawek lanoliną może pomóc? Magdo, wiesz co? Smarowanie brodawek lanoliną jeszcze w ciąży to jest fajny pomysł, pod warunkiem, że nie masz takich tendencji do tego, żeby odczuwać skurcze, dlatego że drażnienie brodawek może potencjalnie przyczynić się do tego, aby się akcja porodowa rozpoczęła, czyli ostrożnie. Ale dlaczego to jest dobry pomysł? Dlatego że lanolina nawilża na skórek, natłuszcza go delikatnie, tworzy takie fajne środowisko, pozwala uelastycznić się skórze. Ja lanolinę używam jako błyszczyk od już bardzo długiego czasu. I myślę sobie, że tak trochę porównywalne są te rodzaje naskórka, usta, a brodawki. Tak jak najbardziej to jest moim zdaniem dobry pomysł, żeby się przygotować. Ale żeby zapobiec bólowi, możesz zrobić bardzo dużo, Magda. Możesz się nauczyć, jak prawidłowo przystawiać. Możesz się nauczyć, jak powinno wyglądać prawidłowe przystawienie. Możesz się dowiedzieć po prostu z teorii, jak przystawiać, kiedy przystawiać, tak? I tutaj mogę Cię odesłać do webinaru sobotniego, jak odnieść sukces w karmieniu piersią, bo sukces w karmieniu piersią to też oznacza karmienie piersią z przyjemnością, tak? Bez bólu. Więc tak można na pewno zrobić dużo, lanoliną i wiedzą. Co chcę powiedzieć, czyli tak, omówiłam kapturki, omówiłam tutaj powietrze. Dość często, no to może lanolina, właśnie. Często wybierane rozwiązanie, jakim jest lanolina. Tutaj macie takie porównanie lanolin, bo często jest też pytanie właśnie, którą wybrać. I teraz są maści z lanoliną i z różnymi dodatkami. Są czyste lanoliny. Jak szukacie lanoliny, to ważne jest to, aby ona była jak najbardziej oczyszczona, żeby po prostu tych uwrażliwionych może trochę... uszkodzonych brodawek nie traktować żadnymi takimi specyfikami, które zawierają konserwanty. Więc tutaj macie lanolinę Lancino, która jest najbardziej popularna i jest jedną z najlepiej, najbardziej oczyszczonych lanolin. Poznacie ją po tym, taką oczyszczoną lanolinę, że ona nie jest żółta, tylko jest biała. Ta biała to jest lanolina właśnie Lancino. Ona nie zawiera, że zawiera minimalną absolutnie ilość alkoholi lanolinowych. I co jest jeszcze w tej lanolinie fajne, to to, że ona jest bezzapachowa i nie jest tłusta. Lanolina zazwyczaj ma taki tłusty film, który nie jest zbyt przyjemny. Ta lanolina jest naprawdę fajnie oczyszczona, fajnie się stosuje, ale w taki dzień jak... Lanolina to jest tłuszcz od zwierzęcy, tak? Więc on ma do siebie to, co olej kokosowy, na przykład, że w temperaturze takiej 20 stopni jest stały, a im cieplej, tym jest taki bardziej lejący. Więc na przykład teraz, jak ja sobie wyciskam lanolinę, to muszę ją tak mocniej nacisnąć, tak? Wydobywam sobie kawałeczek takiej tutaj lanolinki i rozsmarowuję. To rozsmarowanie wymaga użycia trochę siły, powiedzmy. I teraz na bolesne, wrażliwe, poranione brodawki, nanoszenie takiej lanoliny, no, nie powiem, że będzie dyskomfortem czy coś takiego, ale no, żeby w ogóle, żeby ją wsmarować, to ja bym radziła ją najpierw ogrzać przynajmniej w dłoniach, bo po prostu się łatwiej rozsmaruje. Czy lanolina z ziai też może być? Gosia, nie znam tego składu. Ja mam dwie lanoliny, o których wiem, że są czyste, że są przede wszystkim opracowane przez firmy, które się zajmują piersiami, karmieniem piersią. Ziaja zajmuje się kosmetykami.
Spojrzę sobie chętnie z ciekawości, ale na ten moment ci nie odpowiem. Maści na brodawki jest całe mnóstwo. Ja lubię sobie trochę upraszczać życie i też nie mam takiego poczucia, że jakby trzeba mieć 20 produktów, które tak naprawdę różnią się marketingiem, żeby, a wśród nich jest jeden najlepszy. Jakby to nie jest moja filozofia. Zobacz sobie na tą ziaję pod kątem po prostu jej oczyszczenia, konserwantów i może sama po prostu oceń. Dobra, więc tutaj dwie firmy, które produkują lanolinę, a które zajmują się po prostu mamami karmiącymi, czyli Medela i Lansino. Okej, ale teraz chcę Wam powiedzieć, myślę o czymś, co może Was chyba najbardziej ciekawić. Oprócz Lansinoha polecam jeszcze Medele. Jest jeszcze lanolina produkowana przez trzecią firmę, która zajmuje się wyłącznie właśnie karmieniem piersią. No dla mnie jakby jest to też takie, że ja nie kupię lanoliny u producenta wszelkiej maści kosmetyków, tylko jakby to, że ktoś zajmuje się karmieniem piersią, jakaś firma i robi lanolinę. No a w ogóle Lansinoff to jest firma, która powstała z lanoliny. Nazwa Lansinoff. To można ją rozszyfrować jako lanolina, sin, czyli po łacinie bez, och, to będzie chyba właśnie bez alkoholu, ale przepraszam, bo tu mogę coś pomylić, ale to jest właśnie początek Lansinoha. Ona zaczęło się od lanoliny, zaczęło się w ogóle od kobiety, która miała kłopoty z brodawkami. To było jakieś 30 albo nie, tak 40 lat temu. I ona na sobie pierwsza użyła tłuszczu tego owczego i odkryła jego pozytywne właściwości. Teraz już wszyscy produkują lanolinę i jakby lanolina jest oczywistym pierwszą rzeczą, o której się mówi w sytuacji bólu brodawek. Dobra, ale powiem Wam o takich rozwiązaniach dwóch, pomiędzy którymi myślę, że często wybieracie. To są kompresy Multimam i opatrunki Nourseeker. Kompres Multimam jest tutaj. Aha, to może jeszcze powiem o cenie. Lanolina Lansinoh 10 ml kosztuje 29 zł, a Medela Purelan 100 7 gram kosztuje, nie pamiętam. Zaraz sprawdzę. Ale pewnie też coś koło 30. Dobra. Chcę Wam powiedzieć właśnie o kompresach teraz. Czy Wy na ten moment macie jakieś pytania? Z doświadczenia moich pacjentek w pracy położnej środowiskowej, ziajka się bardziej lepi, jest żółta i spływająca z brodawki i brudzi. Funkcję spełnia, ale te, które eksperymentowały z produktami, widziały od razu, dlaczego jest różnica w cenie. Czy macie na tym etapie jakieś pytania? Purelan 37 gram, taka lanolina 37-gramowa kosztuje 51 zł. A ile kosztuje 7 gram? No. Oczywiście ceny, które podaję, to są ceny, które są na wróżce cycuszce. 29 zł. To są w tych samych cenach, tylko że tutaj jest 10 ml, a tu jest. Aha, 7 gram. No, dobra, czyli to wychodzi na to samo. Dobra, przejdę do kompresów i opatrunków. Kompresy Multimam w tym pudełku, które kosztuje około 55 zł, macie 12 kompresów. Te kompresy działają nawilżająco. Czyli tak samo jak lanolina, tworzą środowisko wilgotne wspomagające gojenie się rany. Co jeszcze? Tworzą właśnie takie idealne mikrośrodowisko do tego, aby proces gojenia zachodził.
ich skład jest taki, że możemy bezpiecznie to stosować, bo nie zawiera konserwantów, nie zawiera żadnych substancji, które mogłyby podrażniać dodatkowo skórę. Co jeszcze możemy stosować bezpiecznie podczas karmienia, to znaczy możemy zdjąć, wklepać ten żelik pozostały, który został w brodawkę i przystąpić do karmienia piersią. I teraz jak to robimy? Zakładamy, tu jest 12 takich małych kompresów. Załóżmy, że mamy poranione obie brodawki, a tak najczęściej jest. A zakładamy, tutaj jest rekomendowane, żeby taki kompres założyć 2 razy dziennie na od 10 do 60 minut, ale taką rekomendowaną długość czasu to jest 30 minut, co oznacza, że mamy jedno takie pudełko, teraz czyli mamy tak, tutaj 12, jak mamy dwie piersi, to tak naprawdę mamy 6 takich przyłożeń na 3 dni. Dużo mam, o multi mam, mówi, że fajnie wspomagają gojenie, leczenie. Także tak to wygląda. Natomiast myślę, że ten sam poziom już zaawansowania, jeśli chodzi o opracowanie preparatu wspomagającego gojenie się, wspomagającego leczenie, ale tutaj jeszcze przy Nursi Care jest taki ważny, bardzo ważny aspekt redukowania odczucia bólu. Czyli ten opatrunek działa przeciwbólowo, oprócz tego, że wspomaga gojenie, że wspomaga procesy leczenia się ran, czyli czy to ziarninowanie, czy jakieś inne, zależnie tak naprawdę od tego, jaki charakter mają te ranki, bądź te może mikro takie zmiażdżenia, które mogą być w tkance, bo właśnie tutaj trochę wracam do diagnozy. Bolesność brodawki może powstawać zarówno ze względu na takie mocne ściśnięcie, mocne wytworzenie podciśnienia przez dziecko, które na przykład wynika z napięcia mięśniowego, czy ze zbyt krótkiego wędzidełka i mamy tą brodawkę nawet nie na przykład ugryzioną czy pękniętą, tylko wewnętrznie zmiażdżoną, na zewnątrz nic nie widać, a ona jednak jest bardzo obolała. Także tutaj Multimam będzie fajnie działał na takie powierzchniowe właśnie otarcia, właśnie pęknięcia, gdzie jest naruszony naskórek, ale wtedy, kiedy mamy właśnie takie bolesności wynikające ze zmiażdżenia, z takiego nadmiernego zassania, to już ja bym poszła w stronę Nursi Care, dlatego że właśnie to jest taki opatrunek medyczny, który, opatrunek, nie plaster, wiele osób mówi plaster. Plaster się przykleja, a to się oczywiście tylko przykłada. No i właśnie, oprócz tego tworzenia środowiska, które jest dobre do leczenia ran, to jeszcze dodatkowo mamy tutaj taki aspekt przeciwbólowy. I teraz ja zawsze pytam, jak ktoś... Czyli lanolina może zastąpić na przykład linomak do dupy. Chodzi ci o odparzenia, Natalio, tak? Wiesz co? Znam sytuacje, w których lanolina leczyła też odparzenia. Lanolina w ogóle też jest fajna do tego, żeby sobie, jak mamy jakieś, nie wiem, zadraśnięcie, zadrapanie, to jest taki multifajny produkt, który jest właśnie do wielu rzeczy. Tak jak ja mówię, ja stosuję jako błyszczyk, jak mojemu dziecku się zrobił strupek i już zaczynał powoli odchodzić, to też smarowałam lanoliną, żeby łatwiej po prostu, wiecie, na zgięciu te strupki są suche i mogą utrudniać normalnie funkcjonowanie, powiedzmy, kończyny. Także tak, lanolina, wiem, że lanolina też czasami się przydaje właśnie do walki z odparzeniami. Do pupy. Okej, okay, co jeszcze? Wracam do Nursi Care'a. Zawsze jak sobie trochę dłużej rozmawiamy we wróżce cycuszce i wiem, że jest problem z bólem brodawki,
to proszę o to, abyście mi dały znać, jak Wam zadziałał Nursicker. Ja na tej podstawie mam zebrane, niestety w różnych miejscach, a szkoda, bo powinnam to zebrać. Okej, okay, Natalia, spoko. Więc chciałam zebrać wszystkie te opinie i podsumować je na temat Nursickera, ale takie, które mi zapadają w pamięć, to jest taka opinia ostatnio, którą napisała jedna z Was, że nie wiem, kto to wymyślił, ale musiał być cudotwórcą, tak? Czyli to, bo rzeczywiście realnie jesteście w stanie po kilku godzinach u większości mam, jest odczuwalne po prostu zredukowanie odczucia bólu podczas karmienia. Więc i teraz jak się tego używa? Opatrunki możecie, te Nursickery możecie kupić na sztuki. Jedna taka sztuka kosztuje 19,90 i przykładacie ją na całe 24 godziny. Ściągamy tylko na czas karmienia piersią. I teraz ważne, w momencie, kiedy już jesteście w czasie nawału, kiedy obie piersi ostro pracują przy karmieniu z jednej, to z drugiej piersi też ściągacie Nursicker, dlatego że ten opatrunek musi, żeby zacząć aktywnie działać, musi być lekko zmoczony albo waszym mlekiem, albo wodą, ale nie może być przemoczony. Docelowo on powinien starczyć na 24 godziny, czyli mamy tutaj 19,90, czyli mamy 40 zł w przypadku dwóch piersi, czyli za dwa takie opatrunki właśnie 40 zł płacimy sobie. Tak? I mamy jedną dobę całą intensywnego leczenia brodawki. To jest też czas na to, aby znowu, tak jak mówię, podjąć działania szybkie na rzecz zdiagnozowania przyczyny problemu. Jeśli, i teraz często właśnie mnie pytacie, ile takich opatrunków trzeba, warto mieć. Zależy od tego, jaki jest już poziom, powiedzmy, uszkodzenia brodawek i zależy od tego, jak szybko podejmiecie działania mające na celu ustalenie przyczyny, diagnozę i jakie działania podejmiecie, żeby usunąć te przyczyny. I tutaj na przykład ustalenie, że należy podciąć wędzidełko, umówienie się na podcięcie wędzidełka, podcięcie wędzidełka, potem rehabilitacja wędzidełka, no może to zająć jakieś 4, może 5 dni. To jest taki chyba szybki czas działania, więc w tej sytuacji zapewne jedno takie opakowanie zawierające 6 opatrunków będzie Wam potrzebne. Też jest powiedziane tutaj po stronie producenta, że do pełnego wygojenia się rany potrzeba 3 dni. 3 pełnych 24 godzin. No tak, ale przecież zakładamy, że jakby ten proces gojenia będzie trochę utrudniony przez karmienie dziecka, prawda? Czyli ta rana będzie trochę drażniona. Więc jedno opakowanie przy takim mocnym jakimś poranieniu to jest podstawa. Co chcę jeszcze ważnego powiedzieć? Zdarza się tak, że kupujecie, właśnie tutaj widzę w zamówieniach internetowych, że kupujecie taki zestaw, na przykład lanolinę, Nursicker, muszle laktacyjne i jeszcze do tego takie wkładki hydrożelowe, zaraz o wkładkach hydrożelowych też powiem. Ja wtedy wiem, że to jest ogromny ból po Waszej stronie, szukacie już w desperacji rozwiązania, ale myślę sobie, że to, ile łącznie wyniosą wszystkie te produkty, to jest nawet więcej niż konsultacja laktacyjna online, która kosztuje we wróżce tytuszce 149 zł i Wy sobie na jakiś czas trochę pomożecie tymi wszystkimi specyfikami, ale póki nie ustalicie przyczyny problemu, to niestety, ale on będzie cały czas. Więc owszem, na przeczekanie do czasu wdrożenia rozwiązania Nursicker czy na przykład Multimam, czy lanolina, powietrze, tak?
Ale ustalenie przyczyny to jest jeden z tych sposobów, aby się pozbyć bólu brodawek. Na sam koniec zostawiam, bo powiem szczerze, że to jest najrzadziej wybierany produkt, przynajmniej we wróżce cycuszce. To są wkładki hydrożelowe. One tak samo tworzą wilgotne środowisko potrzebne do zagojenia się. One działają trochę chłodząco. Jeśli dodatkowo wyjmiemy je z lodówki, to już w ogóle ten efekt schłodzenia i odczucia ulgi wynikającej właśnie z uczucia chłodu może być właśnie fajnym rozwiązaniem. Moim zdaniem minusem tych wkładek hydrożelowych jest to, że one są jednorazowe. Kosztują ponad 50 zł, a tak naprawdę starczą na jakiś tam 24-godzinny proces leczenia i potem już nie służą. Także tak trochę w tym przypominają opatrunki, ale opatrunki Nurseeker dodatkowo działają przeciwbólowo. Chyba się wygadałam, chyba powiedziałam wszystko, co chciałam powiedzieć na temat bólu. Jakby nie było, minęła godzina, ja myślałam, że wróżkotoki będą trochę krótkie, ale jak jest temat bólu, no to tutaj nie ma co skracać. Proszę Was o pytania, jestem ciekawa, czy jakieś macie. Mam nadzieję, że to był przydatny wróżkotok. Tutaj widzę, że Ewa czuwała i odpowiadała na Wasze pytania. No, poczekam jeszcze sobie chwilkę. Dajcie mi znać, czy coś Wam rozjaśniłam, czy z czymś wychodzicie, jeśli chodzi o kwestię bólu, czy pomogłam Wam podjąć jakąś decyzję. Dajcie mi proszę znać. Bo jeśli nie, to będę zmykała otwierać książki od mamani. Dobra, nie widzę pytań. Dziewczyny, życzę Wam miłego poniedziałku, tygodnia i do zobaczenia w następnych dniach.